Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkie ryby w horoskopie na czerwiec 2023 roku. Będzie to horoskop szybki, jednorozkładowy, obejmujący wszystkie sfery życia, zarówno uczuciową, jak i zawodowo-finansową, a także energetycznie-zdrowotną. Zatem zapraszam do wysłuchania. Ryby, czerwiec 2023 roku. Na co zwrócić uwagę? Rybki. Rybki. No, kochane rybki, to będzie przełomowy miesiąc, naprawdę. Finalnie mamy czwórkę buław, czyli karty, która mówi o stabilizacji, o domu, o bezpieczeństwie. To jest taki jakby stołeczek, tak? Czyli stajemy na dwie nogi pewnie, no w przypadku stołeczka to na cztery, ale generalnie, tak? Jesteśmy pewni, mamy podstawy, żeby coś stwierdzić, tak? Także finalnie, kochane rybki, macie to poczucie bezpieczeństwa, ale zanim to się wydarzy, no to troszeczkę rzeczywiście musicie przepracować. Karta wyjściowa, czyli jak jest teraz, jak będzie za chwilę, karta księżyca. No ona mówi bardzo często o różnych lękach, o niepokoju, o takich stanach, które mogą być dosyć trudne, ale one są tylko i wyłącznie wytworem waszej wyobraźni, waszej główki, tak? Także rybki, w miarę możliwości trzeba z tym po prostu walczyć. A dlaczego? Bo to, co przeszkadza sedno problemu, karta diabła, trójka buław, jakieś toksyczne kwestie, być może jakieś złe wspomnienia, toksyczni ludzie, jakieś uzależnienia, nałogi, poczucie pustki, no coś, co trzyma po prostu tak w ryzach i nie pozwala ruszyć do przodu, no to wszystko właśnie sprawia, że możecie niestety się nie rozwijać, tak? A trójka buław mówi w pozytywie o rozwoju właśnie, o patrzeniu w perspektywicznym w przyszłość, o szczęściu, o uldze, o samospełnieniu, no a to macie jakby już gdzieś tam obok, ale z tego możecie nie korzystać, bo ten diabeł, tak, czyli te właśnie takie trudne emocje, no w miarę możliwości trzeba sobie z tym, kochane rybki, radzić. No karta rada, trójka kielichów, tak, poczujcie to szczęście, które jest przy was, które przypływa do was, tak, to jest takie podejście lżejsze, spokojniejsze, radosne, tak, trójka kielichów mówi o satysfakcji, o sukcesach, o fajnych spotkaniach, tak, w gronie gdzieś tam bliskich, w gronie fajnych osób, o radowaniu się, tak, o takim czystym szczęściu, o takim radowaniu się prosto z serca i w takim kierunku trzeba, kochane rybki, iść, bo to będzie naprawdę dla was jakby najistotniejsze. To, co nieunikniony i wynik. Dziesiątka mieczy i karta siły. I to są bardzo silne karty, tak? Dziesiątka mieczy mówi o tym, że nieuniknione jest to, że coś po prostu zamkniecie w tym czerwcu. Coś zamkniecie, jakiś etap, jakiś rozdział, który wam nie służy, którego nie chcecie mieć w swoim życiu, który po prostu jest niekorzystny. Zamykacie to, po prostu coś spada jak grom z jasnego nieba i wam to wszystko kończy, co nie jest fajne. I idziecie w nowe, tak? Kończycie, idziecie w nowe. I dzięki temu karta siły. Będziecie, kochane rybki, miały w sobie siłę, energię, odwagę, żeby ujarzmić każdy temperament. Wszystko ujarzmicie, co nie jest dobre dla was, tak? Karta siły również prosi o to, żeby nie powielać jakichś starych błędów, starych schematów działań. Kończymy to, co jest niekorzystne, idziemy w nowe. I karta siły też mówi o tym, żeby działać mądrze, sprytnie, zgodnie z waszym po prostu serduszkiem i zgodnie z waszą siłą, która po prostu jest niesamowita i nieokiełznana. No i czwórka buław, czyli na koniec czerwca macie to poczucie bezpieczeństwa, jesteście po prostu w domu, kochane rybki. I tego wam życzę. Dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie. Trzymam za was kciuki bardzo mocno. Życzę fantastycznego czerwca. Do usłyszenia, do zobaczenia.